Dagmara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Pogody w dalszym ciągu bardzo upalnej, ale niestety w ciągu tej najbliższej doby dość niebezpiecznej i gwałtownej. Już dziś wieczorem do naszego kraju, a także regionu dotrze front atmosferyczny, który przyniesie bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe. Ten front będzie przemieszczał się z zachodu w głąb kraju, będzie przynosił intensywne opady deszczu, niewykluczone są też opady gradu, burze, a w czasie tych burz silny, porywisty wiatr. Pogodnie, wręcz bezchmurnie tej nocy będzie wyłącznie we wschodniej części kraju. Na termometrach w nocy od 19 do maksymalnie 20 stopni na północy i na zachodzie kraju i od 19 do 21 stopni na wschodzie, w Rzeszowie do 21 stopni, tutaj będzie najcieplej. W drugiej części nocy sytuacja zacznie się już nieco uspokajać. Poranek powinien być nieco spokojniejszy, ale z godziny na godzinę niestety tych chmur na niebie zacznie przybywać. W drugiej części dnia już w całym kraju przewaga chmur, opady deszczu, intensywne w czasie burz, opady gradu, a także silny porywisty wiatr, który może wiać z prędkością nawet do 100 km na godzinę, a zatem warto jutro wziąć to pod uwagę, uważajmy na siebie. Na termometrach od 24 do 27 stopni na północy i na krańcach zachodnich, od 27 do 30 stopni w centrum, najcieplej będzie na wschodzie, tutaj temperatura wzrośnie do nawet 35 stopni. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Już dziś wieczorem, tak jak wspomniałam, do regionu dotrze front, który przeniesie chmury, intensywne opady deszczu, a także burze. Tak będzie przez całą noc, na termometrach od 18 do maksymalnie 19 stopni. Poranek powinien być nieco spokojniejszy, ale także w naszym regionie jutro w ciągu dnia przewaga chmur, ponownie pojawią się burze, intensywne opady deszczu, a w czasie tych burz silny, porywisty wiatr. Na termometrach cały czas bardzo wysoka temperatura od 25 do 27 stopni. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1009 hektopaskali. A ja życzę Państwu mimo wszystko udanego wieczoru. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia.